sobotę 27 sierpnia o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Wiesławem Chrzanowskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam Pana Profesora, a teraz konkretnie z Wiesławem Chrzanowskim. 20 79 11, 20 57 53 możecie Państwo do nas dzwonić. Pan Profesor, Pan Mecenas, były Marszałek Sejmu, były Minister Sprawiedliwości odpowiadać będzie na Pańskie pytania. Wiesław Chrzanowski skończył już 70 lat, studiował w czasie wojny prawo. Z ruchem chrześcijańsko-narodowym, związany od kolebki jako członek Stronnictwa Narodowego, walczył w Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu. W 1948 roku za organizowanie ruchu narodowo-katolickiego aresztowany i w więzieniu przebywał lat 8, dokładnie do roku 1954 przebywał w więzieniu, skazany był na lat 8, a w roku 1956 rewizja nadzwyczajna i uniewinnienie. Potem radca prawny w stowarzyszeniach twórczych, w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, aplikant adwokacki od roku 1972 adiunkt. Trzykrotnie minister sprawiedliwości wetował wpisanie Wiesława Chrzanowskiego na listę adwokatów i stało się to dopiero w roku 1981. Już potem, kiedy wraz z Janem Olszewskim stał się ekspertem Solidarności, kiedy stał się współautorem statutu NSZZ Solidarność, kiedy reprezentował Związek Solidarność w jego staraniach rejestracyjnych. W 1989 roku Wiesław Chrzanowski tworzy ZHN, Zjednoczenie Chrześcijaństwo Narodowe. Będzie ono miało już piątą rocznicę swojego istnienia. W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego minister sprawiedliwości, a zarazem prokurator generalny, wybrany posłem pierwszej dopiero kadencji Sejmu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, był jej marszałkiem do momentu tego Sejmu rozwiązania. Zorganizował blok wyborczy Ojczyzna. Jak pamiętamy, blok ten nie uzyskał wymaganych 7% i w ten sposób pan mecenas Wiesław Chrzanowski nie jest dzisiaj posłem, jest tylko przewodniczącym partii. W związku z tym pierwsze pytanie, panie profesorze. Małe uzupełnienie. Aktualnie to profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, podobno zaskarżał pan wybory. Dlaczego? No, wybory, ordynacja wyborcza mówiła, że jeśli koalicja, żadna koalicja, przynajmniej dwie koalicje nie uzyskają odpowiedniego progu, to wówczas następuje obniżenie o, zdaje się, 2%, o ile pamiętam. No, w tych wyborach były tylko dwie koalicje w ogóle, SLD i nasza koalicja. Więc była to sprawa interpretacji tego przepisu. Trzeba powiedzieć, że kilku wybitnych prawników, w tym no, najwybitniejszy w tej chwili teoretyk prawa profesor Zimbiński z Poznania, zresztą nie związany z naszym stronnictwem, wydali opinię, że właśnie nasza interpretacja jest prawidłowa. No, Sąd Najwyższy nie podzielił tej opinii. Czy sądy w Polsce stały się już niezawisłe? O ile chodzi o regulacje prawne, to niewątpliwie one sytuują sądy jako niezawisłe. Natomiast jest inna sprawa, że poza Sądem Najwyższym, który został od nowa wybrany, to nadano te cechy całemu korpusowi, że tak powiem, sędziowskiemu, który był kształtowany przez kilkadziesiąt lat Polski tak zwanej ludowej. I oczywiście wtedy decydujące znaczenie miała odpowiednia opinia komitetu takiego czy innego partii i tak dalej, i tak dalej. Naturalnie w tej chwili wchodzi nowe pokolenie sędziów. Naturalnie nie chcę twierdzić, że wszyscy, którzy w tym trybie weszli, są uzależnieni, ale no, nie budzi to takiego pełnego zaufania. Jakie warunki gwarantują niezawisłość sądu i które z nich nie są spełnione? Znaczy w tej chwili kwestia spełnienia to jest kwestia tej cezury między czasami przeszłymi i przyszłymi. De Gaulle
po II wojnie światowej. Jednego dnia zwolnił wszystkich sędziów, drugiego dnia mianował nowych sędziów, z wyjątkiem niewielkiej grupy. 2079 11, 2057 53. Pierwszy telewizor się dodzwonił. Halo, słuchamy. Halo? Dzień dobry, ja się chciałem pytać pana profesora, co pan sądzi o dzisiejszych partiach narodowych, typu Stronnictwo Narodowe? Dziękuję. Proszę pana, ja doprowadziłem do stworzenia Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i uważam, że ono jest w jakimś sensie kontynuacją nurtu narodowego sprzed 100 lat już w polskiej rzeczywistości. Ponieważ do wojny ten nurt zmieniał chyba 6 albo 7 razy swoją formę i swoją organizację. Natomiast myśmy stali na stanowisku, że prosta kontynuacja po 50 latach przerwy od czasu wojny aktualizuje takie podziały, takie różnice, które już należą do przeszłości. Sprawa traktatu wersalskiego. Już śladu nie ma. A nazwy to jest spór między orientacjami pierwszej wojny. Byty czasami zupełnie inne. Czy partia dziś i 100 lat temu to samo? Czy inaczej mówiąc, partia polityczna jest nowoczesnym narzędziem życia społecznego, życia publicznego? Wbrew pozorom, partie polityczne to jest dopiero ostatnia ćwierć wieku XIX. A dzisiaj uważa się, na przykład nauka niemiecka, że państwo demokratyczne to jest Parteistaat, państwo partii. W społeczeństwie masowym trudno sobie wyobrazić, żeby indywidualny obywatel i władza, sprawowanie władzy, to mógł być bezpośredni kontakt. Muszą być byty, które wyłaniają, które tworzą programy, które kontrolują wyłonionych przedstawicieli narodu i tak dalej. Czy żyjemy już w państwie prawnym? Jak ocenia pan postępowanie obecnej naszej władzy wobec zjawiska, które nazywa się mafia? Czy to zjawisko jest zjawiskiem niezależnym, czy też może w jakiś sposób z aparatu byłej władzy emanuje? Mi się wydaje, że tutaj chodzi o coś innego. O niesprawność aparatu ścigania i równocześnie w tych trudnych warunkach niezabezpieczenie odpowiednich instrumentów prawnych. Myśmy, wtedy kiedy nasi koledzy byli jeszcze w tych czynnikach rządowych, byli pierwsi, którzy wystąpili z koncepcją wprowadzenia do naszego systemu tych szczególnych systemów, jak zakup kontrolowany, jak świadek koronny i tym podobnych, które zostały w momentach nasilania się przestępczości wprowadzone już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Niemczech, we Włoszech, w państwach, do których nikt u nas nie kwestionuje ich demokratyczności. Obawiają się niektórzy, że to, co się w tej chwili dzieje, to demonstracja siły, która ma doprowadzić do tego, żeby policja udowodniła, że jest niezbędna i że może ktoś zaproponuje nam na przykład w związku z tym autokrację. Czy zgadza się pan z takim przeczuciem? Mnie się zdaje, że bezwład policji to nie jest, że tak powiem, dowód na jej niezbędność. W końcu co innego jest świat przestępczy, a co innego jest działanie policji w stosunku do świata politycznego, do partii politycznej. To nastawienie mieliśmy przed kilkunastu laty w szerokim zakresie. Leszek Miller twierdzi, że prokuratura jest zdominowana przez członków ZHN-u i co więcej musi tam dokonać z tego powodu zmian, ponieważ oni nie pracują na korzyść tego rządu. Co pan o tym sądzi? Sądzę, że to jest absolutne mijanie się z prawdą, ponieważ pierwsza rzecz, prokurator musi być bezpartyjny. I w prokuraturze, o ile chodzi o byłych członków, to w dalszym ciągu dominacja z byłych członków, ale PZPR-u. Zapytam, czy dotyczy to również prokuratora generalnego, którym pan był i którego i dzisiaj nie mamy? Nie, dlatego że ustawa, nominacja prokuratora generalnego następuje według zasad konstytucji, a nie ustawy o prokuraturze. A te zasady dotyczą ustawy o prokuraturze. Owszem, jak ja byłem mianowany, to nawet pani rzecznik praw obywatelskich Łętowska w tej sprawie występowała. Zapomniała tylko, że nie występowała wtedy, kiedy był inny członek innej partii, minister Będkowski, który też był we władzach naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I dlatego uważałem, że to są wystąpienia typowo polityczne. Czy można sąd sądzić? Czego zabrakło, by sędzia zgodnie ze swoim sumieniem mógł skazać mocodawców zabójcy księdza Popiełuszki? No, ja muszę powiedzieć tak. Bez znajomości bezpośrednio akt sprawy nie czuję się na siłach oceniania trafności wyrokowania. Natomiast niepokój budzi, że ten wyrok się wpisuje w cały cykl różnych zdarzeń. Dlaczego tak miesiącami długimi toczą się takie sprawy, jak na przykład przeciwko pułkownikowi Humerowi, byłemu wicedyrektorowi Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy w sprawie tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek. No, są pewne sprawy, które w sądzie powinny być priorytet. Nie w sensie sposobu sądzenia, bo tu jest niezawisłość, ale w sensie rozpatrywania, a nie odkładania ad calendas graecas rozstrzygnięć. Państwo macie głos, ktoś się dodzwonił. Halo, słuchamy. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Chciałabym przede wszystkim złożyć wyrazy uznania dla pana z powodu, że już nie należał pan nigdy do PZPR-u. Stąd moje wielkie uznanie dla pana. A pytania mam dwa. Pierwsze to jest pytanie, na które nie uzyskałam w poprzedniej rozmowie z posłem Celińskim żadnej informacji na temat konferencji kairskiej. Jest to dla mnie zagadnienie w sumie bardzo, które mnie bardzo interesuje, być może wielu telewidzów nawet, ponieważ nie ma tych informacji na ten temat zbyt wiele. Nie znamy składu tej komisji, jaka pojedzie do Kairu, nie znamy, jakie będzie stanowisko Polski. Dziękuję, dobrze tak. I drugie pytanie, proszę mi podać. To chodzi mi tutaj, to będzie dotyczyło wyboru prezydenta Warszawy. Dziękuję. Powiedzmy pan. Proszę pana, więc to pytanie rzeczywiście ważne stało się. Konferencja kairska, jaką tam powinniśmy zająć stanowisko? Przypomnijmy, że są dwa momenty. Pierwszy moment, myślę, że tutaj minister Olechowski ma w pełni rację. Obowiązuje u nas pewien stan prawny i dlatego trudno, żeby organ wykonawczy, przedstawiciele rządu prezentowali inne stanowisko niż to, które w prawie obowiązuje. Druga sprawa, to nawet niezależnie od tego, przecież tam chodzi o zalecenie. Zalecenie dla innych państw. Czy w takiej sprawie, jak sprawa życia, można wydawać w układzie międzynarodowym zalecenia w moim przekonaniu dopuszczające pozbawianie życia? Straszą nas, że jeżeli nasza delegacja zachowa się tutaj w sposób inny niż inne europejskie, to możemy nawet tracić poparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w związku z tym, że nie dostrzegamy tak zwanej bomby demograficznej. No, czy pan tego nie zauważa? Mi się wydaje, że jest tutaj dużo szantażu w stosunku do nacisków tego rodzaju określonych kół. Trzeba powiedzieć, że już... Określonych kół, nie lubię tego sformułowania. Może określmy koła. No... pewnych kół laicko-liberalnych, pewnych kół... A są to jakieś nazwiska? Słucham. A, jakieś nazwiska? Nie, ja nie chcę operować tutaj nazwiskami. Wiemy, że już w Sejmie były w tej sprawie przecież wystąpienia dotyczące, jak ma delegacja się zachować, więc każdy to w prasie może spokojnie wyczytać. Ale mówię o kołach również międzynarodowych. Natomiast szereg państw, nawet w tej chwili już Stany Zjednoczone, oświadczyły, że nie będą się domagać, żeby to było dyrektywą. Dlatego, że widzą, że w takiej sprawie, w tej formie zabierać głosu nie należy. Nasza słuchaczka już po raz drugi dzwoni i po raz drugi pyta o kandydatów na prezydentów, panów z Ministerstwa z Pracy, pana Michała Boniego na prezydenta Warszawy i pana Kuronia jako rozważonego na prezydenta kraju. Jak ocenia pan te kandydatury? Więc o ile chodzi o pierwszą kandydaturę, to radni ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego z Przymierza dla Warszawy, bo tak się klub ten, który jest odpowiednikiem Przymierza dla Polski, przyjął taką nazwę, porozumieli się z klubem reprezentującym Unię Wolności i Samorządowców i zaakceptowali i tę kandydaturę, i program, jaki miałby być realizowany. No jak wiadomo, w tej chwili
przede wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej, ten klub, blokuje wybór, no, ze względu na nie. Nie sam, bo również wychodzi część posłów tak zwanych prawicowych. Moje w związku Prawica z tym... Prawica razem. Wychodzą ci posłowie, chociaż ich wyjście ma tylko charakter demonstracyjny, ponieważ wystarczy wyjście klubu. To zapytam tak, dlaczego prawica razem, a jednak osobno? Ile dzisiaj jest kręgów prawicowych i czy można coś zrobić, żeby prawica naprawdę stanowiła blok, chociażby tak zwarty jak lewica? Czy to jest może strukturalnie niemożliwe? Muszę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o ten blok, który myśmy powołali w zeszłym roku, 10 listopada, do którego poza ZHN-em wchodzi Porozumienie Ludowe, Porozumienie Centrum, Ruch dla Rzeczpospolitej pana Szeremietiewa i Koalicja Konserwatywna, deklarujemy zawsze, że jesteśmy otwarci w stosunku do drugiego bloku, bloku 11 listopada. Czy nie jest przypadkiem tak, że prawica jest zawsze jednakowoż zbyt twarda, że kiedy uzyskuje takie sukcesy, jak chociażby w obecnych wyborach samorządowych, staje się nieugięta i nie negocjuje, efekt taki, że na przykład nie negocjując z Unią Wolności, skazuje polityków z Unii Wolności na porozumiewanie się z politykami z SLD, oddaje potencjalne mandaty. No ja to widzę całkiem odwrotnie. W Koninie, w Gorzowie znam konkretne sytuacje, gdzie w jednym i w drugim wypadku Unia Wolności jest dużo z tyłu poza prawicą, a przyjęła zasadę rokowania z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, bo wprost ten sojusz stara się łamać pewne układy i stąd jest bardzo powolny. Natomiast jest to pewien nacisk. Wiadomo, że na początku władze, prezydium Unii Wolności wskazały jako potencjalnych sojuszników ugrupowania samorządowe i prawicowe, no ale później ta dyrektywa została rozwodniona na skutek interwencji pana Jacka Kuronia. Nasza słuchaczka pytała właśnie o pana Jacka Kuronia, pytała w ogóle o prezydenturę. Zacznę od pytania o prezydenturę. Może od konkretnego, o którym już była mowa. Prezydent Wałęsa gotów jest nawet stanąć przed Trybunałem Stanu, a to znaczy być może zrezygnować z prezydentury w obronie ustawy antyaborcyjnej. Czy podziela pan jego stanowisko? Podzielam. Prezydent powoływał się na króla belgijskiego, który zajął podobne stanowisko. Jest tylko kwestia co? W jaki sposób? Dla mnie właściwym wyjściem byłaby rezygnacja z prezydentury, bo to prawo konstytucja przewiduje. Wtedy wybory musiałyby się odbyć najdalej w ciągu 2,5 miesiąca. Jak ocenia pan prezydenturę Lecha Wałęsy? Czy istnieje jakakolwiek szansa, że prawica w nadchodzących wyborach poprze Lecha Wałęsę, czy też kandydatura na przykład Jacka Kuronia byłaby dla pana lepsza? No więc o ile chodzi o to drugie pytanie, to jest jasne, że nie wchodzi dla nas w grę kandydatura Jacka Kuronia. Natomiast o ile chodzi o pierwszą sprawę, to zgodnie już z stwierdzeniami sprzed roku, my tę sprawą zajmiemy się jesienią. Nie chcę tutaj uprzedzać jakichkolwiek. A konkretnie, gdyby decyzji. W drugiej turze wyborów przyszło panu wybierać na przykład między Aleksandrem Kwaśniewskim i Jackiem Kuroniem, na kogo głosowałby obywatel Wiesław Chrzanowski? No, muszę powiedzieć, że tego rodzaju wybór nie uważam za realny. Myślę, że taka alternatywa nie zaistnieje. Może zaistnieć inna, że będzie na przykład Jacek Kuroń, o ile Kwaśniewski się wycofa i będzie chęć stworzenia innej konfiguracji lewicy. Proszę. Dziękuję, ktoś się dodzwonił. Państwo macie głos, halo? Prosimy o pytanie. Halo. Dzień dobry, ja chciałam zapytać pana, panie profesorze, co pan robi przed kamerą pirackiej telewizji? Dziękuję. Pytanie, co pan robi przed kamerą pirackiej telewizji? Ja nie znam układu w tej chwili prawnego telewizji. Co chwilę słyszymy inne zdania na ten temat. No, myślę, że o ile działa coś niezgodnie z prawem, to są środki zahamowania tego działania. No to ja zapytam w takim razie, że już rzeczywiście pana tak. Jako byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego, czy emitowanie naszej rozmowy w stacji bez koncesji uważa pan za przestępstwo, czy w tej chwili popełniam przestępstwo ja i czy pan jako były minister sprawiedliwości i prokurator w tym przestępstwie, nazwijmy to, współdziała? Sytuacja jest jedna. Przede wszystkim ustawa jest z okresu i
Rada do spraw radia i telewizji, w którym ja ten problem za moich czasów nie istniał. Natomiast w tej chwili na temat koncesji jest tyle dyskusji i stwierdzeń, i jeśli od przeszło roku ten stan obowiązuje i nie ma żadnej reakcji, no to są różne oceny prawne, między innymi jest przepis prawny, który mówi o tak zwanej małej szkodliwości społecznej czynu. I teoria prawa karnego mówi, że to nie jest wtedy rezygnacja z karania, tylko nie ma przestępstwa. A jak oceniłby pan szkodliwość społeczną ewentualnego karania tego czynu, czyli likwidowania stacji takich jak nasza? No, wtedy, kiedy pewien reżim byłby wprowadzony, no to jak mówili starożytni, dura lex sed lex, ciężkie prawo, lecz prawo. Panie profesorze, demokracja to kilka ustaw gwarantujących prawo do paszportu, wolność dla prasy, o której przed chwilą, niezależność dla samorządu. Czy tym wolnościom obecny parlament, obecny rząd zagraża? Wydaje mi się, że tym, które pan redaktor wymienił, to akurat tutaj nie ma tego zagrożenia jakiegoś bezpośredniego, tak mi się wydaje. Natomiast myślę, że kwestia demokracji to jest dużo więcej warunków. Między innymi demokracja jest systemem przedstawicielskim i uważam, zwracałem nawet prezydentowi przed decyzją rozwiązania tego parlamentu na to uwagę, że o ile parlament wybrany nie jest należycie reprezentatywny, to to już jest podkopanie demokracji. O ile do parlamentu nie wchodzi przeszło trzecia część wyborców, którzy oddali głosy, no to system przestaje być, system jest chromy. Nie jest całkiem niereprezentatywny, ale jest ograniczonej reprezentatywności. Co pan sądzi o słowach prezydenta? Trudną sytuację wojska trzeba zmienić, nawet kosztem innych dziedzin życia. No, mogę powiedzieć tak, że sprawa obronności jest dla mnie sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. O pierwszorzędnym znaczeniu. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że nasze możliwości ekonomiczne i nie tylko ekonomiczne są takie, że my w przypadku konfliktu na wielką skalę swoimi siłami się nie możemy obronić. Tu musimy szukać odpowiednich konfiguracji układów międzynarodowych, sojuszów i tak dalej. Natomiast nasze siły zbrojne mają bardzo wielkie znaczenie dla zapobieżenia jakimś próbom dokonania faktów dokonanych, jakichś korekt, że tak powiem, granicznych, jakichś inspiracji takich czy innych napięć. I z tego punktu widzenia wzmocnienie armii jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Mówiliśmy już dużo o prawie. Zapytam, demokracja czy nomokracja? Czy prawo jest relatywne czy trwałe? Czy zależy od kaprysu społeczeństwa? Czy powinno być niezmienne? No, trudno mówić niezmienne. Są pewne zasady, które są niezmienne. I tutaj ja w pełni się przychylam do zdania z przedostatniej encykliki Jana Pawła II, który mówi, że wtedy, kiedy demokracja odrzuca, przechodzi na płaszczyznę, tak jak niektórzy chcą pełnego relatywizmu, odrzuca jakiekolwiek trwałe wartości, to bardzo łatwo może się ześlizgnąć na pozycje totalitarne. Państwo macie głos, telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku taka dygresja, panie profesorze. Otóż ja jestem więźniem stanu wojennego i przyznam szczerze, że nie taką Polskę nam, że tak powiem, wywalczyliście i nie o to chodziło, nie tak miała ona wyglądać. A teraz pytanie. Proszę pana, będąc, czy czuje się pan odpowiedzialny za karykaturalny przebieg procesu Płatka i Ciastonia? Będąc ministrem sprawiedliwości, spowodował pan, że odsunięto prokuratora Witkowskiego od tego i tego wynikiem właśnie jest taki, a nie inny charakter tego procesu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo konkretne pytanie. Pierwsza sprawa, to nie utworzyliście, wywalczyliście. To, co jest, to wywalczają wszyscy, nawet ci, którzy są bierni, bo wtedy oddają głos innym. Druga sprawa, o ile chodzi o ten proces, to o ile ktokolwiek ma trochę pojęcia o sprawach karnych, to wie, że wszystkie protokoły, jakie spisywał, przeprowadzał śledztwo prokurator Witkowski, wszystkie są w tych aktach.
I dlatego te rzeczy były brane pod uwagę i kwestia odsunięcia to była właśnie kwestia pewnej niesprawności w zbieraniu tych materiałów. A teraz konkretnie, panie profesorze, przez większą część życia zawodowego zajmował się pan sprawami budownictwa mieszkaniowego. Prawda. Co sądzi pan o obecnym prawie lokalowym, o sposobie naszego mieszkania? Co sądzi pan w szczególności o ustawie o czynszach, które mają być już w tej chwili ustanawiane przez Rady Gmin? No więc chcę powiedzieć, są dwie sprawy. Pierwsza, odrzucam w pełni stanowisko, że sprawa mieszkania to jest jedna z dóbr, jeden z towarów, gdzie powinny w pełni prawa rynku rządzić, ponieważ to jest zaspokajanie elementarnej potrzeby życiowej, której zaspokojenia nikomu nie można odmówić. Czy to oznacza, że powinny być również ograniczenia, na przykład czy rodzina, czy małżeństwo ma prawo być posiadać dwa, trzy, więcej to mieszkań? To jest kwestia, w zależnie od okoliczności, pewnych ograniczeń i co więcej, te sprawy badałem w państwach jak najbardziej kapitalistycznych, w Niemczech, w Danii, w Holandii. Istnieją odpowiednie mechanizmy zabezpieczające to prawo. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jednak, nie może być tak, że ze względu na brak środków, ze względu na to, że przypadkowo ktoś mieszka w takim czy innym zasobie i ponosi zupełnie inne koszty, ze względu na to następuje dewastacja zasobów mieszkaniowych. I dlatego w świecie stosowany jest ten system z jednej strony czynszu o charakterze ekonomicznym, nie jako zyskowy, tylko dający możliwość zachowania substancji, a z drugiej strony system dodatków mieszkaniowych w stosunku do rodzin o określonym składzie i określonym. Czy widzi pan realną możliwość gremialnego odkomunalnienia mieszkań czynszowych i uczynienia wszystkich lub prawie wszystkich właścicielami, na przykład na zasadzie hipotecznej? Więc chciałbym powiedzieć jedno. Ja sądzę, że jest doktrynaryzmem chęć rozstrzygnięcia sprawy mieszkaniowej w jednej formie prawnej. Wbrew pozorom, mieszkanie własne jest rzeczą cenną, ale tylko dla ludzi zamożniejszych. Bo dla innych grup sprawa spadkowa, podział majątku w przypadku rozwodu, zmiana mieszkania, odpowiedniej opłaty przy przeniesieniu własności, to jest tylko dla rodzin zamożniejszych. Natomiast w nowoczesnym społeczeństwie, szczególnie dla ludzi młodych, jest ważny problem ruchliwości społecznej. Jeszcze ważne pytanie, powoli czas się kończy. Jak ocenia pan pomysły uczynienia z powszechnego programu prywatyzacji bonów dla emerytów i dla sfery budżetowej? Czy to słuszna rekompensata, czy ośmieszenie idei prywatyzacji? No, sprawa jest bardzo dyskusyjna. Z drugiej strony te grupy społeczne czekają na określone zadośćuczynienie związane z takimi czy innymi decyzjami, o których nie mamy czasu w tej chwili mówić. Natomiast jednym z postulatów mojego ugrupowania było to, żeby poprzez prywatyzację stworzyć odpowiedni fundusz emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czy rząd żeby premiera nie było Paplaka to tylko zmierza w słusznym kierunku, we właściwym kierunku? No, w tej chwili jeszcze pełnego zarysu rozwiązania problemu opieki społecznej, emerytalnego i tak dalej nie mamy. Nie mamy. Jak ocenia pan ustawę o tajemnicy państwowej, która jest przygotowywana? Czy to akt sprzyjający jawności życia publicznego, czy może krok w stronę autokracji? No, trzeba powiedzieć jedno, że tam się mówi o wieczystej tajemnicy. No, w tych warunkach na naszym świecie doczesnym wieczystego niczego nie ma. Można mówić tylko o określonych czasookresach. I tak to przeważnie jest stosowane. Oczywiście pewien typ informacji po takim czasookresie nie będzie już nikogo interesował. Nic nie jest wieczne. To bardzo ładne sformułowanie człowieka, świecie. Który w tym świecie od lat 70 walczy o ideę narodowo-katolickie, narodowo-chrześcijańskie. Dziękuję panu marszałkowi, panu ministrowi, panu profesorowi, panu mecenasowi za przybycie do naszego studia, za rozmowę z państwem. A państwa zapraszam za tydzień na rozmowę z panem mecenasem Edwardem Wendę. A więc za tydzień, w sobotę, a teraz konkretnie.